dziś Miejski Dom Kultury w pracowni artystycznej Danuty Króliszewskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie będziemy ukrywać, że jesteśmy na ty, więc nie będziemy tak, sobie paniować. Częstochowianka. Tak, częstochowianka. Z dziada pradziada. Z dziada pradziada, tak. Chociaż mamusia jest poznanianką, ale tatuś i cała reszta jest z Częstochowy, a ja jestem częstochowianką. Mnie zawsze interesuje, jak rozmawiam z ludźmi, ich korzenie. Ty dociekałaś w ogóle takich korzeni swojego rodu w ogóle? To nawet drzewo genealogiczne mamy. Proszę. I co ciekawe, no tatuś nie miał takich zdolności plastycznych może, żeby ładnie rysował. Mamusia też. Natomiast okazało się, że w rodzie mamy Załuskich i jej dziadek był rektorem Akademii Sztuk Pięknych, czyli jakby gen nieszczęśliwie się dostał tam z góry. Czy pamiętasz ten moment, kiedy wiedziałaś, że rysowanie, malowanie to jest ta twoja droga? Czy był jakiś taki szczególny moment w twoim życiu, że zdałaś sobie sprawę z tego, czy? Powiem ci, że od chwili, jak udało mi się w małej rączce trzymać ołówek, to już wiedziałam, że to będzie moja droga życiowa, ponieważ cały czas rysowałam, malowałam, żyłam w tym swoim świecie, takim nawet swoich rysunków. Także właściwie to nie było innej opcji. To było coś, co ja uważam, że jest moją szczęśliwą drogą. No, gratuluję talentu, bo nie wszyscy są obdarzeni aż tak pięknym talentem. Jakby nie patrzeć, to jednak w Częstochowie, jeżeli pada twoje nazwisko, nie tylko w środowisku artystów plastyków, to wszyscy mówią, a tak to jest ta pani, co tak pięknie pastelami maluje. Tak, do tej pory malowałam pastelami. I ta pastela tak do ciebie pasuje. Przylgnęła, tak. Natomiast chyba nie ograniczasz się tylko do tej formy, prawda? Przez 17 lat malowałam pastelami i muszę powiedzieć bardzo ciekawą historię, że właściwie w szkole plastycznej, do której chodziłam, mało było lekcji pasteli, więc to, co osiągnęłam, to jest moja naprawdę taka piękna i wytężona praca. Właśnie malowanie pastelami. I bardzo kochałam to, no ale niestety ze względów zdrowotnych okazało się, że mam lekką rozedmę płuc. Bo bardzo intensywnie malowałam pastelami, a to jednak są tlenki, to się wszystko unosi w powietrzu, pyli. Maluje się rękami, oddycha się tym. No to jest piękne dla artysty, ale niestety okazało się, że dla mnie jest lekko szkodliwe. Także teraz ograniczyłam, dalej maluję. Jak ludzie sobie zażyczą na przykład portretów pasteli, kocham pastele i się ta miłość nie skończy, ale zaczęłam malować olejami, żeby się sprawdzić jako malarka. No bo to już inna technika inaczej się to robi. Tak. Portret. To jest, można powiedzieć, temat, w którym ty się wyspecjalizowałaś, tak, prawda? Tak. Co jest takiego ważnego w tym portrecie? Ludzie. Kocham ludzi, kocham ich malować, kocham przekazywać przez malarstwo ich duszę, prawda? Bo malując portret, dużo czasu poświęcam oczom. Oczom. Ponieważ oczy są, jak wszyscy wiemy, zwierciadłem duszy i to jest bardzo ważne w pastecie, one muszą, w portrecie one muszą żyć, one muszą przekazywać uczucia, prawda? Jedni są smutni, drudzy romantyczni, także no i to w portrecie, nawet przed malowaniem portretu bywa, że robię wywiad, prawda? Oczywiście sesję zdjęciową, bo rzadko kto teraz ma czas pozować. No dawniej na dworach królewskich siedzieli godzinami, prawda, i pozowali. A później pod koniec przyjeżdża ta osoba i robimy taką korektę już na żywo, prawda. No i lubię taki wywiad zrobić z portretowanym, żeby wiedzieć,
co kocha, co lubi, kim jest, prawda, jakim człowiekiem, mhm. żeby to później w portrecie pokazać. Pokazać. To jest tak, że zawód artysty plastyka jest zawodem samotnym. Tak. No bo siedzi się w pracowni, czy przy tej kartce papieru, czy przy blejtramie i no jest się sam na sam z tym, co się próbuje tak, przelać tak, na to tak, płótno. To jest piękne. To jest z jednej strony piękne, natomiast ty, przynajmniej tak jak ja to zauważam od kilku lat, nie jesteś osobą, która zamyka się tylko w swoim świecie, bo wszędzie cię jest pełno. No tak, tak, tak. Udzielasz się w różnych akcjach charytatywnych, wydajesz swoje obrazy na różne aukcje, na jakieś szczytne cele, ale poza tym jeszcze, z tego co wiem, to z dziećmi pracujesz, o, tak? Tak, tak, tak. Powiedz tak. parę słów na ten temat. Tak, jako matka czwórki dzieci, to jest dla mnie temat ciągle piękny, ciągle niezwykły, prawda? Ja zawsze lubiłam z dziećmi, nigdy mi nie przeszkadzało, że siedzę w domu, ponieważ w trakcie jak siedziałam w domu, malowałam moje dzieci na drewienkach, takie portrety sąsiadek, portrety dzieci. No i to jest też pewnie w mojej naturze. Kocham to, robię to społecznie, nigdy nie biorę grosza za to, bo to jest cała moja radość, prawda? No i w paru szkołach właśnie mam warsztaty takie plastyczne, gdzie kocham te dzieci, one jak mnie widzą, to jestem otoczona taką gromadą dzieci poprzytulanych do mnie i to mi daje kopa, to po prostu jest piękne, no. Czy zdarzyło się w twoim całym życiu zawodowym taki moment, że musiałaś wykonywać inny zawód? No tak, tak. Tak. Tak, no tak było ze względów finansowych, ale zawsze malowałam, zawsze po południu malowałam. Ale przedziwne różne w zakładzie reklamowym. Nawet na początku swojej malarskiej kariery pracowałam w Ars Christiana, malowałam maleńkie twarzyczki takie, Matek Boski, prawda? Ale to była fajna sprawa, bo w ten sposób sobie warsztat doskonaliłam. Ale i w sklepie wędkarskim pracowałam. Szyłam z mężem wędkarskie takie stołki. No i fajnie. Co życie przyniosło, to się brało, tak? Ale po południu zawsze się starałam jednak wsiąść do tej sztalugi. Tak, tak. Lubię Częstochowę, bo? Bo jestem częstochowianką. Kocham Częstochowę, kocham spacery po alejach z mężem za rączkę. I tutaj jest całe moje życie, prawda? Tutaj mam przyjaciół, znajomych. No i podoba mi się Częstochowa. Jestem dumna, że tu mieszkam, bo przecież to jest sanktuarium znane na całym świecie również. Częstochowa. Wszyscy znają Częstochowę. No i fajnie być częstochowianką. Obserwując twoje malarstwo, można powiedzieć, że jest to malarstwo realistyczne tak. w dużej mierze. Dbanie o szczegóły, o detal. Korciło cię kiedyś, żeby, nie wiem, tak poszaleć jakąś abstrakcję, w ogóle jak gdyby, wiesz, wejść w jakąś taką inną emocjonalność. Korciło mnie i może parę rzeczy takich zrobiłam, ale to chyba nie leży w mojej naturze. Ja przemawiam do tych obrazów, jak maluję, prawda? I jakoś tak to może nie licuję wtedy z moją naturą. No widocznie nie leży w mojej naturze abstrakcja. No taka jest pewnie prawda o mnie, no. Próbowałam i pewnie nie było to jakieś takie dzieło artystyczne. Nie satysfakcjonowało cię tak, do końca, tak. Podobnie jak pejzaże martwe natury. Fajnie, no maluję, wszystko fajnie. Jeździłam przecież całe lata na plenery. Należałam do stowarzyszenia imieniem Dudy Gracza. Teraz no niestety wypisałam się ze względu na brak czasu, bo żeby się doskonalić, to jednak trzeba całe godziny siedzieć i malować, prawda? Teraz będę miała wystawę w Gaudemater 25 maja, na którą już dzisiaj zapraszam, prawda? Usilnie pracuję, ponieważ uważam, że jeżeli mam przedstawić swoje prace, to niech one będą dobre, no żebym jako malarka się... Jest tak, że... Właśnie chciałem cię zapytać jeszcze o jedną taką rzecz. Twój emocjonalny stosunek do tego, co robisz.
Rozmawiałem z niektórymi plastykami, oni na przykład pokazując mi jakiś obraz mówią, nie, tego obrazu to nie sprzedam za żadne pieniądze. Wszyscy tak mają. Tak? Czyli wiążesz się emocjonalnie z tym, co robisz. To chyba wszyscy tak mają, dlatego że malując obraz oddaje się duszę. To chyba, że ktoś rzeczywiście robi to dla pieniędzy, prawda? Mhm. To jest to wtedy takie zupełnie inne podchodzenie do malarstwa. Natomiast jeżeli się maluje serce, bo ja to nazywam w cudzysłowie, prawda? To potem się oddaje swoje dziecko. I w cudzysłowie też, prawda? I lubię wiedzieć, w jakie ręce poszły, prawda? Czy jest temu obrazowi dobrze, czy nie jest za szafą postawiony, prawda? No, może to śmieszne, ale to takie jest. Tak jest. Człowiek się jakby emocjonalnie związuje z tym, co robi, z tym swoim obrazem. No. Aktorom życzy się, jak wychodzą na scenę, połamania nóg. Czego życzy się plastykom? Pewnie połamania pędzla. Połamania pędzla. Dobrze, to w takim razie, ale to tak w przenośni. Żeby było czym malować. Tak. Bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłaś tyle czasu. A jeszcze nawiążę do tego, bo to jest fajna sprawa, co Ty mówisz. Nie wiem, czy inni tak mają, ale ja, jak jadę do sklepu plastyków i kupuję całą torbę właśnie a propos narzędzi, prawda, farb, pędzli, podobrazia, jadąc do domu, ja zawsze mówię mężowi, słuchaj, ja się tak cieszę, jakbym sobie kupiła futro z norek. Tak mnie cieszy to. Także to jest chyba jakieś dobre zakończenie tej rozmowy. Życzymy połamania już tych zużytych pędzli. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Gościem Ludzi Kultury była Danusia Króliszewska. Dziękuję bardzo za rozmowę.